Witamy Rokosz, witamy Bielsko! Gotowi? Będzie chaos backstage'owy. Ledwo co skończyliśmy koncert, było bardzo energetycznie i bardzo gorąco na scenie, co chyba po mnie widać. Rozpoczynaliśmy cały finał Rokosza, co było dość ciężkim wyzwaniem, ale chyba podołaliśmy. Publika reagowała, to było dla nas najważniejsze, także dlatego no bardzo lubię tutaj grać na tej scenie z chłopakami. Czujemy się tutaj naprawdę mega. O, mogę coś do kamery tak zużyć? Fajnie, publiczność była super, naprawdę. W ogóle Rokosz zajebisty jest. My gramy po prostu to, co nam wychodzi. A fajnie, że ludzie to odbierają w ten sposób, że różne style u nas słyszą, a my po prostu gramy tak, jak gramy, no. Generalnie bardzo fajnie jest na Rokoszu, bardzo się cieszymy, że możemy tu zagrać. Możemy grać bardzo dużo koncertów. Mamy wolne terminy. Tylko nie dzisiaj, bo jeszcze musimy tutaj chwilę posiedzieć, posłać innych kapel, które też warto posłać, wydaje nam się. Po pierwszym występie, no już mamy, że tak powiem, problem, ponieważ na 100% chcemy wybrać pierwszy zespół, który zagrał, aczkolwiek wiemy, że za chwilę gra 5 kolejnych bardzo dobrych zespołów. Na zapleczu jest niezła zadyma, a tak naprawdę to atmosfera jest naprawdę fajna. Mega. Jest mokro. Jest wilgotnie. Oscara dla tego, kto wymyślił froty. Sam Rokosz, świetna inicjatywa, bardzo fajnie, że komuś się w tym kraju coś jeszcze dalej chce robić. Nie wiem, mam nadzieję, że ta knajpa zarobi pieniądze z tego, że przyjdą tutaj ludzie i wypiją piwo i zapłacą za swoje rachunki, bo generalnie chyba w tym kraju nie ma tak naprawdę takich przeglądów, żeby lokalne kapele mogły się pokazać w lokalnej społeczności, lokalnej publiczności i... Takie znaczy, ogólnodostępne jest. Może są, ale są. Nie, może są, ale chodzi mi o to, to że będzie po prostu na taką skalę, nie? Masz fajne nagłośnienie, masz kurde fajną scenę, tak, wszystko. Tak. Scena jest no i przede wszystkim, udało się Udało się dzisiaj zagrać w piątek, więc myślę, że ludzie, ludność bielska i nie tylko bielska dopisali, zjawiło się dużo znajomych chyba z każdej kapeli tak naprawdę, także atmosfera jest świetna. Chciałeś poznać śmierć, poczuć się na mnie, zmartwić tak samemu, o świcie samotnego dnia. Chciałeś oddać siebie, wszystko, a może więcej, życie to jest.
Wielkie dzięki, Roku, cześć! Współpraca między zespołami, bardzo fajnie, nie ma jakiejś tam niezdrowej konkurencji, wszyscy grają, wszyscy się starają, także jest współzawodnictwo, jest fajnie, jeden drugiemu pomaga. Czy każdy z nas gra codziennie indywidualnie w domu, czy ten, a oprócz tego no, dwa razy w tygodniu próba? Co najmniej. A jedną rzeczą jest jeszcze taką, że my po prostu gramy już tak długo ze sobą i praktycznie to już nie chodzi o sam zespół, ale jesteśmy tam od ponad tych 20 lat dobrymi kumplami, także to też dużo wpływa na współpracę w zespole. My po prostu znamy jeden drugiego na wylot i wiemy, co w danym momencie może się wydarzyć. No ja nie oglądam w ogóle na przykład telewizji. Dla mnie muzyka jest tym, co mnie emocjonuje, tym, co mnie przeszywa. Jeżeli jeszcze jestem na scenie, gdzie gramy koncert, to ja nie gram tylko instrumentem, ale całym ciałem. To tak wychodzi po prostu. To naturalne dla mnie. Jest taki moment, w którym już ciało praktycznie rzecz biorąc zrobiło wszystko, co może, pojawiają się wtedy oczy. No bo tak, się skończyło. Poza tym trochę diabelska muzyka, to oczy duże trzeba zrobić. Pracujemy cały czas nad nowym materiałem, nad nową płytą, no bo w końcu po tylu latach trzeba jakąś płytę wydać. Trzeba wrócić na rynek, walczymy o to. Póki co gramy jakieś tam koncerty, staramy się pokazywać na Śląsku, w Polsce. No po prostu musimy wrócić, nas bardzo długo na rynku nie było, a teraz są troszkę inne czasy, jest bardzo duża konkurencja i musimy to niestety nadrobić wszystko. Dlatego ciężka praca, jeszcze raz pracujemy nad płytą, później studio, no i oczywiście koncerty, bo to jest najfajniejsze. Ta cała praca jakby potem ucieka, zapomina się to wszystko i taka scena jak tu i ludzie, którzy się bawią, to jest największa zapata, także... Nie słuchaj polityków i nie czytaj gazet, nie oglądaj telewizji, bo telewizja kłamie. Wsłuchaj się w serce, patrzę go wnętrze. Raz jeszcze siebie odczuwaj. Mam w sobie czyste źródła. Raz jeszcze siebie odczuwaj. Grało się fajnie, publiczność świetna, dzięki nim tu jesteśmy dzisiaj, także musimy im oddać wielki, wielki szacun, ale dzisiaj naprawdę mnóstwo ludzi, jak jest dużo ludzi, to się super gra. Zagraliśmy to, co chcieliśmy i bardzo się z tego cieszymy. Atmosfera w ogóle jest bardzo fajna na całym Rotksugoszu, nie tylko dzisiaj w finale, ale przez cały cykl. Traktują nas tutaj jak wielkie gwiazdy. Pomimo tego, że czujemy się z wielkim zapałem, zespołem mimo wszystko hobbystycznym. Cała oprawa, kamery, które nas nagrywają. Nie wiem, która kamera nas teraz bierze. W każdym bądź razie bardzo wspaniała atmosfera wśród zespołów. Bardzo przyjaźnie. Nie ma żadnej rywalizacji, chyba że jej nie zauważyliśmy. Ale naprawdę wszyscy chcą sobie pomagać. Wszyscy chcą się przede wszystkim doskonale bawić. A my chcemy bawić tak naprawdę publiczność i mam nadzieję, że dzisiaj nam się to udało. Jesteśmy po czwartym występie. Poziom jest bardzo wyrównany. Zjechało do nas dużo różnych kapel. Można powiedzieć, że w każdy zakątek rocka odkryliśmy, bo również heavy metal, jak i rock standardowy i różne inne style też się pojawiły, choćby reggae, ska w takim troszkę odcieniu rockowym. Co będzie dalej? Czekamy jeszcze na kolejne dwa zespoły, no i będziemy podejmować decyzje.
zielona czapka. Na kartkę spodnie, kilka medali, najwyższy stopień. Pod czapką pusto, wielka migrena, litość nie ma. Litości nie ma, litości nie ma. Troszkę nerwów, ale ogólnie spoko, atmosfera, fajny dźwięk, fajna scena i dzisiaj publiki tyle, że naprawdę jestem zaskoczony, bardzo mile. Myślę, że jak to będzie co roku, to po prostu rewela, nie? Dla muzyki naszej bielskiej, okolicznej, to jest coś cudownego. Poziom jest świetny i w ogóle, kurde, tacy ludzie grają w okolicy, to jest szok czasami, naprawdę, super. To jest drugi przegląd w Bielsku, w którym biorę udział i no, jest zajebisty, naprawdę, podoba mi się. Świetna atmosfera, klub ekstra, organizacja. Wszystko dopięte, elegancko, naprawdę. Ja jestem na takiej muzyce wychowany, która gdzieś tam jakimś tekstem coś przenosi, coś się stara sprzedać. Niekoniecznie jakieś podniosłe emocje, raczej proste rzeczy. No ale są to rzeczy po polsku, można sobie powtórzyć, łatwo zapamiętać. Po angielsku śpiewanie no jest, no nie dla nas. Najwięcej ludzi dzisiaj przyszło, jeżeli chodzi o wszystkie odcinki czy te etapy. No i tyle basowym głosem, dziękuję. Pozdrawiam moją żonę Marlengę, która jest chora i nie mogła przyjść w ogóle tutaj. Usłyszałam dzisiaj dużo fajnego gitarowego brzmienia. Było bardzo głośno. Chyba jedyne, co dzisiaj w nocy będę słyszeć, to pisk w uszach. Ale muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczona zespołami, które się dzisiaj pojawiły, ponieważ naprawdę fajny poziom, naprawdę bardzo dobry poziom. Nie było mnie na eliminacjach, więc tak jakby jestem troszeczkę zaskoczona, że mamy takie fajne zespoły, dwa zespoły z Bielska. Naprawdę fajny poziom. Dużo dobrego grania. Jeszcze jest jeden zespół. Z tego, co słyszałam, co słuchy mnie doszły, że też jest całkiem naprawdę na wysokim poziomie, więc... Ostatni w raju! Spacer po dachach marzę, pełny wrażeń, ale kolejny dzień mi to zrozumieć każe. To tu i teraz żyję, nam też kiedyś przyjdzie się zestarzeć, więc łapnie za rękę, chodźmy. Zaśpiewałem stąd. Tylko tyle i aż tyle. Stąd. Chłopaki mówią, że skądinąd, dalej ja mówię, że stąd. To cała prawda. Festiwale zwykle nie cieszą się jakąś ogromną popularnością, a tutaj w Bielsko-Białej no, publika naprawdę dała radę i przyjemnie się po prostu grało. Dobre nagłośnienie, świetna publika. No i właśnie tak jak mówił Mateusz, troszeczkę jeździmy po kraju i faktycznie jest to fenomen, że na przeglądy festiwale przychodzą ludzie. Także no, jest piątek i bawią się. Nie zostawiają sceny tylko muzyką, ale również jest interakcja z nimi. No i biorą w tym udział. Gibali się, staniki latały i było bardzo przyjemnie. Czyli to, co my lubimy. Piski, okrzyki, oklaski. Spotykanie wielu zespołów z bardzo, bardzo, bardzo różnych gatunków muzycznych też daje nowe doświadczenia. I także z całym sercem polecamy Ostatni w raju. Nagrodę publiczności w finale Rokosz 2017 zdobywa zespół More Than Less. Nagrodę 2000 do wykorzystania w studiu DMB oraz 3/4 zdobywa zespół More Than Less. Drugie miejsce. Zespół Transgresja. Pierwsza nagroda.
status zwycięzcy Rokosza 2017 zdobywa zespół Shima! Gratulacje!